Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Lektur Michała. Dzisiaj opowiem Wam o książce Anny Swart zatytułowanej Vera. Anna Swart to szwedzka pisarka i ilustratorka, której książki nominowane były do wszystkich najważniejszych nagród literackich w Szwecji. Do tego tłumaczona jest na kilkanaście języków europejskich. Od 2018 roku jest ona członkinią Akademii Szwedzkiej, która przyznaje literacką Nagrodę Nobla. Bohaterką i narratorką Wery jest Sandrine, która na początku narracji ma 17 lat, a jej biografia prezentuje się tak, że urodziła się ona we Francji. Jej ojciec był Polakiem. Po początkowym pobycie we Francji, kiedy jej matka zaangażowała się w ruch polityczny, musiała z Francji wyjechać. Wyjechała z trzema córkami do Polski, na Podhale, tam gdzie pochodził ojciec Sandrine. Jednak on z nimi nie wrócił, został we Francji. W Polsce, na Podhalu, została je wojna. Pod koniec II wojny światowej Sandrine udało się z Polski uciec z transportem kobiet, które przeżyły wojnę. Udało jej się wydostać z Polski, dostać do Szwecji. Tam poznała Iwana. Na początku u niego pracowała, potem została jego żoną. Tak trafiła do domu Cederów, rodziny dobrze sytuowanej, wyższej klasy średniej, czyli powiedzielibyśmy, że jej życie zaczęło się dobrze układać, ale nie do końca tak było i to w tym momencie zaczyna się właściwa część książki i też ta najważniejsza i najciekawsza część powieści Vera. Bo pobyt w rodzinie Cederów, siedmioletni pobyt w tej rodzinie, to obraz społeczeństwa, klasy średniej. Pamiętajmy, że jesteśmy tutaj w Szwecji. Są to lata tuż powojenne, od 45 do początku lat 50 XX wieku. Obraz tego społeczeństwa jest bardzo konserwatywny, ale jednocześnie ciekawy, bo zastanawiamy się, jak to szwedzkie społeczeństwo z tego, co widzimy tutaj na początku lat 50., przeszło do tego, co obserwujemy dzisiaj. Innym bardzo ciekawym, istotnym elementem tej powieści jest zachowanie Iwana, całej rodziny i całej jego rodziny, seniorki rodu, jego matki oraz jego trójki braci, ich żon, tych wszystkich rodzinnych rytuałów, jak niedzielne obiady, spotkań, rozmów, tego, jak to się wszystko kształtuje. I to są takie dwa naprawdę bardzo istotne elementy tej powieści, czyli obraz społeczeństwa i obraz rodziny. Oczywiście w tym wszystkim najważniejsza jest Sandrine, jej relacje z mężem, z jego braćmi, jak to wygląda z jego matką, to też jest bardzo ważna relacja, oraz całe jej postępowanie, to jak ona kształtuje sobie życie, to czego oczekuje po sobie, po tym co przyniesie jej przyszłość, te trzy rzeczy, Sandrine, rodzina i społeczeństwo szwedzkie. To jest istota tej powieści. Powieści, która jest bardzo dobrze napisana, bardzo dobrze się ją czyta. Sandrine dawkuje nam informacje o sobie, o niektórych sytuacjach, o wydarzeniach, które obserwujemy. Bardzo często jest tak, że kiedy obserwujemy jakieś wydarzenie, jakąś rozmowę, tak jakby na żywo w danym momencie, to po kilku stronach, po upływie jakiegoś czasu, kiedy narratorka wraca do tej opowieści, dodaje kolejne szczegóły, dopisuje, dopowiada to, co się tam dokładnie wydarzyło. Dzięki temu zyskujemy dużo bardziej dokładny opis, dużo więcej informacji otrzymujemy, możemy sobie wyrobić dokładniejsze zdanie na temat poszczególnych bohaterów. Jest to na pewno powieść bardzo interesująca, ciekawa, po którą warto sięgnąć. Te kilka elementów składają się na to, że ta powieść jest bardzo wciągająca i nie łatwo się od niej oderwać. Do tego wszystkie te wydarzenia, opisy powodują, że po zakończeniu czytania ta książka zostaje z nami. Powieść Vera znajdziecie w filii numer 1 przy ulicy Górnośląskiej. Tutaj Was po nią zapraszam. Ja dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku.